Dzień dobry, trenerze. To ja w pierwszej kolejności o Karola chwilę chciałem zapytać, jak wygląda stan zdrowia Karola i czy będzie do pana dyspozycji na najbliższe spotkanie. Karol jest w 100% zdrowy, także dzisiaj trenował normalnie, brał udział w grze takiej krótkiej, wewnętrznej, także jest na 100% zdrowy. To pytanko, jak dużym problemem jest brak Rafała Wolskiego i Artura Sobiecha, no bo niestety czwarta kartka i nie zagrają teraz w sobotę. Problemem, no taka jest piłka, taki jest sport i można powiedzieć, że to jest część tej gry. U przeciwnika też wypadło kilku zawodników. Na pewno dodatkową trudnością jest to, że to jest kolejni zawodnicy, którzy po Błażeju Augustynie, po Kubickim, kolejni, którzy, nie mówię już o Żarku Udowiczyciu, którzy wypadają, ale tak jak powiedziałem, no wchodzą następni, wychodzimy najmocniejszym składem, jakim dysponujemy i jak ja to widzę w tej chwili i patrzymy z optymizmem w przyszłość. Nikt? To mecz taki trochę wydaje się niewdzięczny, bo jeśli wygracie, no to powiedzą wszyscy, zrobiliście swoje, to był wasz obowiązek, a gdy noga się powinie, to nie będzie dobrze dla wszystkich. I jak do takich meczów właśnie podchodzicie? Czy jakaś jest wtedy podwójna mobilizacja? Czy nie patrzycie, z kim gracie? No, myślę, że pokazują wszystkie kolejki, że mecze z Rakowem nie są łatwymi meczami dla nikogo. To jest drużyna dobrze wybiegana, mająca też jakość w sobie i można powiedzieć taka bezkompromisowa, bo tylko jeden remis. I wiadomo, że oczekiwania jako Beniaminek, oczekiwania są pewnie inne w stosunku do naszej drużyny, a w stosunku również do Rakowa pewnie są inne oczekiwania. I rzeczywiście, no, startujemy z pozycji takiego faworyta i tutaj sobie trzeba jasno powiedzieć, mimo że na pewno nie będzie to łatwy mecz i na to jesteśmy przygotowani. Po takich błędach indywidualnych przegraliśmy tam. Na pewno no chcemy tutaj zakończyć udanie ten sezon, tę rundę. I wiadomo, że inaczej się spędza ten czas wolny po zwycięstwie. I jest to bardzo ważny mecz dla nas. Wiadomo, że te trzy punkty mają takie ogromne znaczenie i wiemy dobrze, że ciężar tego meczu jest większy niż innych i kibice tutaj i my sami również, nasze oczekiwania są na zdobycie trzech punktów, co wcale nie będzie łatwe, ale przygotowujemy się już cały tydzień pod tego przeciwnika, wiemy co chcemy grać, jak chcemy zagrać mimo tych trochę braków kadrowych. No mamy plan na ten mecz, ale zgadzam się z tym, że rzeczywiście to jest taki mecz, gdzie wszyscy liczą, że to jest nasz obowiązek wygrać, ale my zdajemy sobie sprawę, że czeka nas na pewno mecz walki, mecz trudny. Ja wierzę w swoich zawodników, wierzę, że mamy tyle jakości i znajdą się godni następcy w wyjściowym składzie czy na ławce rezerwowych, którzy poprowadzą nas, spinając, myślę, ten dobry rok dla nas zwycięstwem, bo to jest w tej chwili najistotniejsze. Jeszcze chciałem nawiązać też do tego, co się wczoraj wydarzyło, bo trener podkreśla wielokrotnie, że macie świadomość, jakie są oczekiwania wobec was, kibiców Gdańska. Wczoraj deszcz nagród, można powiedzieć, spadł ze strony władz Gdańska, no bo to był plebiscyt miejski. No, w związku z tym no nie powiem, że czujecie się zobowiązani, ale czy jeszcze dodatkowe powód dostaliście tego właśnie i zaufania z jednej strony i chyba też podniesienia jeszcze poprzeczki, że gdańskie miasto na was jeszcze bardziej liczą? No tak, na pewno ten rok trzeba, no został wczoraj trochę taki spięty klamrą i to, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo udany dla nas rok i
i fajnie było go spiąć właśnie jeszcze meczem ze zdobyciem 3 punktów. Myślę, że zasłużone wyróżnienia tutaj dla drużyny, bo ciężko na to pracowaliśmy jako sztab, jako drużyna i w tym miejscu no, dziękujemy za wyróżnienia i również za zaufanie, którym nas obdarzono i ze strony klubu i ze strony kibiców, bo myślę, że kibice są cały czas z nami i nawet jak są gorsze momenty, to nie jesteśmy mocno krytykowani. Zdajemy sobie sprawę z sytuacji, jaka jest. Ten sezon wiedzieliśmy, że będzie trudniejszym sezonem, że ciężko będzie te sukcesy, ciężko zawsze jest powtórzyć i przy tych wszystkich zdarzeniach, które nastąpiły, mówię tutaj o kartkach, zawieszeniach, kontuzjach, no jeszcze ta trudność jest jeszcze większa, ale walczymy, naprawdę patrzymy do przodu z optymizmem. Wiem, że zawodnicy mają silną motywację taką wewnętrzną, że chcą grać, chcą wygrywać. Posmakowaliśmy, można powiedzieć, w tym roku sukcesu i myślę, że wszystko jest przed nami. Wszystko jest przed nami. Ta wiosna będzie się zapowiadać ciekawie. Dalej gramy w Pucharze Polski. Można powiedzieć, że przed tym sezonem postawiliśmy sobie takie 4 cele. To było granie w Lidze Europy. Super Puchar, Puchar Polski, no i Liga, Ekstraklasa. I wiemy, że już udało się zrealizować Super Puchar, w Pucharze dalej jesteśmy w grze, Liga Europy. No myślę, że pokazaliśmy również i kibicom trochę naszego potencjału, też apetyty były większe i to już jest za nami. Teraz skupiamy się właśnie na tych dwóch rzeczach, także naprawdę no pracujemy z dużym takim natężeniem, z ogromną taką determinacją i na pewno tu brawa dla zawodników, że potrafili w tym roku w ten sposób funkcjonować, grać i mimo teraz nowego sezonu, który jak już powiedziałem, wiedzieliśmy, że będzie trudniejszy, no starają się jak mogą i myślę, że tutaj patrzymy po prostu do przodu, patrzymy w przyszłość i chcemy to zakończyć dla nas zdobyczą punktową. Myślimy o 3 punktach i będziemy czekać na następny rok. I moje ostatnie pytanie, ale też w nawiązaniu do gali i tej klasyfikacji indywidualnej. Gdyby trener miał ustawić pierwszą trójkę, to też tak by było Flavio, potem Nalepa i Fila, czy inna jest hierarchia trenera zasług w 2019 roku w Lechii Piłkarz? Ja myślę, że plebiscyty mają to do siebie, że no tam bierze się pod uwagę wiele kwestii. No, nie byłem w jury tutaj. Jeśli chodzi o mnie, ja bym generalnie wyróżnił drużynę, bo myślę, że ciężko zapracowaliśmy. Ja zostałem również wyróżniony, ale ja to traktuję jako wyróżnienie takie klubowe, drużynowe. To jest wyróżnienie dla klubu. No, powiedzmy, trener jest gdzieś tam tym oknem wystawowym drużyny czy klubu, ale to dzięki zawodnikom, dzięki mojemu sztabowi trafiło na moje ręce to wyróżnienie i tak to traktujemy. Także ja bym nie wyróżniał, nie klasyfikował. Myślę, że Flavio też fajne osiągnięcie, bo cały czas wrócił do formy, strzela bramki i jednak to osiągnięcie, jeśli chodzi o najskuteczniejszego obcokrajowca, też ma swój wymiar. I myślę, że ta drużyna jest naprawdę fajnie budowana. To są zawodnicy, których znam i myślę, że stać nas na to, żebyśmy fajnie rywalizowali i w przyszłym sezonie no, postarali się również o jakieś niespodzianki. Poproszę o kolejne pytania.
Dzień dobry, trenerze. Przed tym meczem z Rakowem chciałbym zapytać o stałe fragmenty. Już trochę o tym rozmawialiśmy. Raków to jest taka drużyna, która jest z jednej strony w czołówce, jeżeli chodzi o strzelanie bramek w stałych fragmentach, a z drugiej strony też bardzo dużo traci. Czy w jakiś sposób specjalnie się pod te stałe fragmenty przygotowywaliście pod kątem Rakowa właśnie? No tak, można powiedzieć, że ostatnie dni jeszcze. Jest jutro trening, gdzie będzie taki akcent mocny na stałe fragmenty gry. Zwracamy mocną uwagę na to, żeby się wybronić i wiedzieć to jedno, jeszcze trzeba to przełożyć. Daliśmy się Jagiellonii zaskoczyć takim wyblokiem na bliższy słupek i na pewno spodziewamy się, że podobnie będzie chciał zrobić Raków. Także tutaj musimy być czujni, wiemy dobrze, że też dużo grają kombinacyjnie, wiele schematów, rozegrań. Myślę, że tutaj no będzie trochę takiej taktyki i takiego szukania wyjścia, szukania sytuacji do wymanewrowania przeciwnika. Także mamy swój pomysł na stałe fragmenty w ofensywie i wiemy też, że musimy być bardzo skoncentrowani i czujni, jeśli chodzi o defensywę i stałe fragmenty gry Rakowa, bo rzeczywiście robią to dobrze. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Oczywiście. Troszeczkę z innej beczki. To znaczy, jeżeli mamy za sobą 19 kolejek, czy mógłby Pan podsumować, ocenić ten przepis o młodzieżowcu, czy z perspektywy zarówno Lech, jak i całej ligi, czy według Pana było to dobre rozwiązanie, coś przyniosło naszym rozgrywkom, polskiemu piłkarstwu? Jaka jest Pana ocena tego przepisu? Zastanawiam się, czy jest tutaj jedna dobra odpowiedź, bo na pewno są argumenty na tak, są pewnie jakieś wątpliwości. Ja trochę odnoszę wrażenie, że jednak oczywiście jestem na tak, bo jestem zawsze, nie musiał ten przepis wychodzić specjalnie dla mnie, bo staram się zawsze stawiać na młodych zawodników i będę to robił i na pewno jestem na tak i nawet jestem za tym, żeby to jeszcze wprowadzić mocniej, jak choćby potraktowanie młodzieżowca w ten sposób, żeby 3 lata był w klubie i wtedy można będzie traktować go jako młodzieżowca takiego, który może grać, wtedy może by się... No wszystko to jest trochę takie zakłamywanie rzeczywistości, bo jednak myślę, że powinniśmy się skupić na szkoleniu, na budowaniu silnych akademii, na budowaniu takiej tożsamości. I nie ma silnego klubu bez silnej akademii, bez mocnej akademii i tutaj musimy wrócić do podstaw jako myślę generalnie polska piłka, bo tak jesteśmy mistrzami powiedzmy gdzieś tam znalezienia gdzieś tam furtki wyjścia i trochę się odbywa na teraz takie kupczenie tymi młodzieżowcami, a tak naprawdę coraz więcej klubów zaczyna o to dbać, ale myślę, że to jest jedyna droga, żeby zbudować silną akademię, żeby te akademie wychowywały rzeczywiście swoich wychowanków, młodych zawodników. Oczywiście jakieś rotacje i transfery między młodzieżowcami też mogą być, ale żeby to było w proporcji 80-20, ale nie w drugą stronę, nie 80% to transfery, a 20% wychowywanie. Także ja tak to widzę, no takie tutaj moje zdanie jest na ten temat i się nie zmieni, bo myślę, że to jest coś, że jeśli chcemy podnieść poziom ligi, no to musimy patrzeć tutaj na młodych zawodników, musimy patrzeć na szkolenie i dobrze pracować, bo te owoce przyjdą dopiero za parę lat.